Cześć wszystkim, z tej strony Soli, a dzisiaj przygotowałem dla was materiał o najlepszych ustawieniach do Fortnite'a, jakie możecie obecnie ustawić. W tym odcinku przetestuję także najpopularniejsze rozdzielczości w sezonie 8 rozdziału 2, tak aby sprawdzić jak dużo FPS-ów tak naprawdę możemy przez to uzyskać, że ustawimy sobie rozciągniętą rozdziałkę. Porównam także wszystkie dostępne tryby daltonizmu oraz wiele więcej ustawień Windowsa, tak aby wasza gra chodziła w jak najlepszym klatkarzu oraz jak najlepiej wyglądała. Po prostu czułem potrzebę zrobienia nowego odcinka o jak najlepszych ustawieniach, ponieważ ostatnie by już przestarzały oraz się. Się całkiem nowe metody, ale zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym poprosić Was o zostawienie łapki w górę tam na dole oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić nowych odcinków, ponieważ wracam już z regularnością i jeszcze na szybko na ekranie pokazuje wam się ostatnie 5 osób, które zasubskrybowało mój kanał. Więc jeżeli chcesz się pojawić tutaj na następnym odcinku, to wiesz co robić, a ja już zapraszam Was do oglądania. Na początku weźmiemy sobie pod lupę tryb gry, oczywiście w Windowsie, ponieważ zawsze patrząc na poprzednie sezony, boostował one FPS-y, lecz ku mojemu zdziwieniu w tym sezonie niestety jest na odwrót, ponieważ używając trybu gry. W Windowsie, możemy odnotować spadki aż do 12%. I pamiętajcie o tym, że jeżeli korzystacie ze średniej półki sprzętu bądź niskiej półki sprzętu, czyli po prostu słabszych komputerów, to możecie odnotować bardzo, bardzo mocne spadki płynności i w klatkarzu gry. Także pamiętajcie, aby trzymać tę opcję w tym sezonie wyłączoną. I teraz oczywiście pokażę Wam, jak to wszystko wyłączyć, aby wszystko było dobrze. Dobra, więc co musicie teraz zrobić? To po prostu wpisujemy sobie tryb. Gry i tutaj macie włącz tryb gry. No je, nie robimy tutaj, musicie mieć oczywiście wyłączone i nie robimy czegoś takiego, że jest tutaj kolor. Jeżeli macie Windows 11 to tak samo to zadziała, po prostu musicie to wyłączyć. Jeżeli to wyłączycie to restartujemy komputer i wszystko powinno być już gotowe. W tym odcinku postanowiłem także przetestować wszystkie ustawienia daltonizmu, które są dostępne w grze, czyli jest to Tritanopia, Protanopia oraz Deutranopia. I muszę wam powiedzieć, że Deutranopia wygląda tragicznie według mnie, więc od razu sobie ją odrzucamy. I wydaje mi się, że Tritanopia będzie to najlepszym ustawieniem. I teraz pewnie spytacie, dlaczego powinniście używać Tritanopii, skoro wygląda ona w sumie praktycznie tak samo jak raz z wyłączonym daltonizmem. Tak więc teraz przedstawię wam różnicę, ponieważ po lewej stronie macie tr Tritanopię, a po prawej macie z wyłączoną w ogóle daltonizmem. No i jeżeli po lewej... Może Zauważyć, że jeżeli jest noc, to te kolory będą bardziej jaśniejsze, wyraziste i bardziej kolorowe, a te poprawy są takie bardziej bladsze. To Wam może pomóc w znajdowaniu przeciwników właśnie w nocy w Fortnite. No i testowałem także moce tych wszystkich różnych ustawień, czyli od 0 do 10. I muszę Wam powiedzieć, że piątka to jest chyba idealny punkt, ponieważ jeżeli zejdziemy poniżej piątki, obraz staje się zbyt ciemny, a jeżeli ustawimy np. 10, to obraz staje się zbyt jasny. A teraz pokażę Wam jeszcze dodatkowy sposób, dzięki którym będziecie mogli zmienić swoje kolory w grze na jeszcze lepsze i jeszcze bardziej nasycone. Więc jedyne co musicie zrobić teraz to wejść na Discorda oraz znaleźć kanał u samej góry z nazwą kolory Fortnite i teraz pokażę Wam jak to znaleźć. Więc odpalamy sobie Discorda i oczywiście link do niego będzie w opisie. No i jeżeli już Wam się odpali, to wbijamy na Soli Industries i tutaj w tym miejscu będzie strefa linków i tutaj będą kolory Fortnite. Klikamy to i to Wam odpali. Ale ten odpali wam przeglądarkę oraz od razu jakby pobierze wam to. No jeżeli już wam to pobierze, to po prostu wydajemy sobie to na pulpi. To się nazywa vibrance gui. No jeżeli to już będziecie mieli, po prostu klikamy prawym, wypakuj tutaj. No jeżeli to wypakujemy, to włączamy to cyk. No jeżeli się już włączy, to jak widzicie to straciło stracił tutaj na wartości. No i dajemy sobie na przykład plus 75%. No i y, teraz dajemy sobie ad. I tutaj musicie mieć teraz włączonego Fortnite'a. Ja nie mam włączonego Fortnite'a, ponieważ teraz to nagrywam i nie chcę, żeby były jakieś obciążenia, ale po prostu musicie włączyć Fortnite'a i jeżeli on tutaj wam wyskoczy, zaznaczamy go i dodajemy tu i po prostu tam wybieramy sobie 75% bądź 85%, jeżeli wolicie. Ja sobie zostawiam na razie na 0 Ale po prostu musicie sobie tam ustawić, jeżeli dodacie już tutaj Fortnitea, może nawet wam pokażę, żeby tego po prostu nie, żebyście potem nie mieli z tym problemu. Więc przechodzimy sobie tam, gdzie mamy Fortnitea, Fortnite game content, to chyba był binaris w tym miejscu, Tyk, tutaj i dajemy sobie plus, no dajemy 85, save i gotowe. No i możemy już to wyłączyć i odinstalować tą aplikację, ponieważ to już nam zadziała i nie musimy już tego więcej używać. Przechodząc do rozdzielczości, to zmieniając rozdzielczość na 1440 na 1080 oczywiście pikseli, zyskujemy około 16% boostu do ale pamiętajcie, że z każdą zmianą po prostu zmniejsza nam się pole widzenia. Jeżeli przejdziemy na 1440 na 900 otrzymujemy mniej więcej 9% więcej fps -ów. na rozdzielczości 1722 na 1070 zyskujemy 8% więcej klatek, na rozdzielczości 1680 na 1080 dostajemy 5% więcej FPSów, jak pewnie już zauważyliście na, 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 na Waszym doświadczeniu, że z każdym sezonem wasza liczba FPS-ów po prostu spada, z tego względu, że Epic Games bardzo stara się, aby cała fabuła sezonu była dobrze zrobiona i to kosztuje naprawdę dziesiątki FPS-ów, ponieważ dodają na przykład różne propy bądź różne itemy do gierek i to też zabiera i obciąża was komputer, co niestety jest smutne. Więc jak pewnie zauważyliście, na początku 1440x1080 na jest nadal najlepszą rozdzielczością, aby zwiększyć liczbę swoich FPS-ów, lecz uważam, że rozdziałka 1722 na 1070 będzie idealna, ponieważ nie bardzo. Nie zmieniamy takiej bazowej rozdzielczości. Raz dostajemy aż 8%, więc miejcie to pod uwagę. I ja teraz zapraszam Was do Fortnite'a, w którym pokażę Wam najlepsze ustawienia już w grze. Dobra, więc jak widzicie jestem już w grze, no i teraz co musimy zrobić to oczywiście przechodzimy sobie do ustawień i zanim cokolwiek ruszycie, upewnijcie się, że macie tryb renderowania na wydajność. Jeżeli tego nie macie włączonego, to pamiętajcie, żeby to włączyć i zrestartować jeszcze raz grę, aby zadziałało i teraz dopiero sobie to ustawiajcie. Więc tak jak wcześniej mówiłem, ustawiamy sobie jasność na 150%, tritanopię i napięć, ponieważ jest to najlepsze ustawienie i najlepiej to wygląda. Następnie dajemy sobie 200 klatek. Jeżeli macie słabszy komputer, bądź jeżeli macie w zależności od tego jakie macie herce w monitorze ja mam 240 ale moja karta graficzna niestety nie wyciągnie 240 fps więc daję sobie 200 a jeżeli na przykład macie 144 no to ustawcie sobie 144 bądź 160 analogicznie jeżeli macie jakoś inną to ustawcie sobie po prostu inną pamiętajcie żeby mieć pełny ekran i najwyższą tutaj dostępną najlepiej mieć właśnie 1920 1080 chyba że macie właśnie rozciągniętą rozdzielczość tak jak wcześniej o tym mówiłem tutaj możecie mieć co innego sobie do dołu i dajemy sobie rozdzielczość 3D na 100%, odległość widzenia na średnią i jakość tekstu na niską. Modele dajemy sobie na wysokie, ponieważ na niskich słabo wyglądają i nie da się po prostu grać. Synchronizację pionowo wyłączamy, klatki włączamy sobie i przechodzimy sobie tutaj. Wybieramy sobie tutaj serwer taki jaki mamy najmniejszy ping, ponieważ y, Epic Games, czy tam Fortnite może z wam sam zmieniać serwery, co też Was może obciążyć. No wstępnie jedziemy sobie do dołu, tutaj nic nie ruszamy i tutaj będzie gdzieś za chwilkę. Yy, będzie o powtórki, no i tutaj wyłączamy sobie wszystko, bo to też mega obciąża. Jedziemy sobie dalej. Ja mam chód na 99%, tutaj akurat to nie ma znaczenia w FPS-ach, tutaj też nie polecam kopiować wam moich ustawień, po prostu one takie są. O, tak mi dobrze. Jedziemy sobie dalej. Automatyczny bieg, no i teraz, tak, tutaj, yy, to jeszcze nie, tutaj, to tutaj będzie. Tutaj pamiętajcie, żeby dać jakość dźwięku na nisko, ponieważ nawet sami pracownicy Epic Games mówili, że może to znacząco wpłynąć na wasze, waszą wydajność w grze, więc dajemy sobie na niskie. Także dajemy sobie wizualizację efektów dźwiękowych na wyłączone, ponieważ na spokojnie będziecie mogli usłyszeć przeciwnika, usłyszeć przeciwnika a tak naprawdę to też, też was może obciążyć, wasze, wasze, wasz komputer. No i dajemy sobie zastosuj, tutaj też nic nie będzie ciekawego, specjalnego, tutaj tak samo. No, i to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, że Wam pomogłem. Pamiętajcie, aby ustawić swój kod w sklepie, oczywiście, soli, jeżeli Wam pomogłem. Więc wchodzimy sobie tutaj i wpisujemy soli. Jest to naprawdę wielka pomoc dla mnie, więc jeżeli godzicie się coś takiego zrobić, bardzo Wam wszystkim dziękuję. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Siema!